Ej, w kolejnym odcinku z Gapy DLC. Niestety nakręcił nam się głos, bo słuchawki były słabo podłączone. Sam teraz sprawdzę, są dobrze podłączone, bo nie będę chciał tego nagrywać. Teraz są dobrze. I niestety nie mam jak teraz pokazać pozostałych bossów relikiem, tylko możemy pokazać jak ten relik jest w finalnej wersji. Oczywiście z Hubertem. Ustaw sobie relik, ustaw na raz tylko. Mój się stały relik i niestety nie mamy jak teraz go pokazać. Byśmy musieli inny save zrobić, byśmy musieli znów pokonać sekretnego bossa i mi się nie chce znów myśleć do zagadki. I to jest na ekspert, czyli będzie trudniejsze jak na normalnym kapodzie. Pamiętam jak robiliśmy to, sobie nie zrobiliśmy na ekspert. Nie wiem czemu. Bo chyba byliśmy 100 razy słabsi. Gdzie jak ja nie dostałem HP? Chyba gdzie ja stałem. Stałem na krawędzi, po nie straciłem HP. Cię chyba nie słychać, bo jestem za daleko. Łączył się, mam nadzieję, że nie na długo. Dobra. I najmniej ulubiony atak kaczki te. Kolejna faza, najgorsza faza. Zawsze myślałem, że to łatwe jest. To nie jest łatwe, to jest gnomy, co idą dołem. No. No znów. Ale jak... Ale rzadko to się rozłącza. I będzie szybciej się rozłączało. To... Czekaj, zrobię pauzę. Dobra, już padziała. Okej. Okay. Gaming! Tak nie zaraz zdechnę. Na innym HP tak średnio być. Rodzę, po prostu zrazenia ta gra jest 8 razy trudniejsza. Bardziej jak Hubert szybciej zdecha, bo ma ten relik. Ma trudniej. Ale chociaż działa życie, Juska, ale mu się zmieniają broń, dlatego on woli przy samym życiu. Zostaw na jakieś... O, to jest dobre. I to zostaw. I to zostaw na kolejną fazę. Albo to zostaw. Mam nadzieję, że da się radę. No niestety się nie udało. No gnom przyszedł. Dobra, ale... A, mamy wyjść. No bo żebyś założył samo serduszko, bo nie robimy tego challenge'u. Bo jest jedna muzyka w ogóle w tle też. Chyba kiedy jest to założona albo ciągle. Bo tamte kulki i miałeś tamtego pająka. Może założyć później. No bo pająk na ekspert próbowaliśmy, ale to jest super trudne. Właśnie, to nie jest poziom niemożliwy, ale jest strasznie trudne. Aby mocniej bossów, na trudność to chyba powinien był najtrudniejszy. Trudniejszy niż Todd Baker nawet chyba. Serio, mi się wydaje, że ten boss jest taki trudny. O nie! Nie, coś mu zadałem. Wiem. Chciałem cię uratować za parę. A ty dalej nie zmieniłeś się na serduszko? Thank you.
ciągle umierasz. Wtedy nie słychać chyba Huberta. Akurat mnie uratował. Było głupio, a ja bym zdechł. Teraz go powinno bardziej słychać, bo się przybliżył. On w moją stronę. Dobra. Sporo zadałem. O nie. Okej. No próbowałem też używać na innego tego potwora. Bo jak będzie obok mnie, to ja idę na to. A ty nic cudem siedziłem. Okej, easy, ale pająk jest o wiele trudniejszy od tego. Niektórzy ludzie go wysoko oceniają o trudność, ale dla mnie nie jest aż tak trudny jak pająk. Magman! Mr. Challenge. Jestem Cupheadem znów. Mamy koń zbyt goście, jakby ktoś się pytał. Ja tylko zapomniałem swój koń zmienić, pominąłem. Ale chyba jeszcze pamiętam, że jednego Ranetgana zrobiliśmy. To może pójdziemy na tego Ranetgana, bo chcieliśmy te kulki zdobyć, co nie? To pokażemy też Ranetgana. A w sumie to pierwszy Ranetgan, no, my robiliśmy na serii pierwszej. No nie ma co pokazywać. No. Potem robiliśmy jeszcze Ranetgana, ale to po prostu grałem z Chalice. Chalice. Wspominam. Chciałem je zabić. Pierwsza faza jest trudna, bo niektóre rzeczy mogą ci łatwo zabić, na przykład kończenica i inne, albo gubią bomby lub jakieś inne rzeczy. A nie lubię też drugiej fazy, bo gubię, tracę HP. Zawsze kiedy tracę HP, to wtedy się zaczyna kolejna faza. Robi OP taktykę z kulkami. I Uber sam znalazł, próbował takie coś. Wtedy skoczyłem zamiast pójść na dół, bo robiłem na dół, a mi skoczyło. Wróciłem 3 życia już. Bym miał 4 życia, ale 3 raz z rzędu mnie zaatakowali wszyscy. Tylko na pierwszym razie są dobre te kulki. O, ledwo co przeżyłem. Nie gin. Dobra. Bym miał 4 HP, jakbym wtedy nie stracił HP na pierwszej fazie. Jakiej mi się udało po stracie HP zrobić. Ja tylko na pierwszej fazie zarciłem 3 razy. Chyba ja zginę, bo chyba się... No dobra, jednak. Prawie będę miał 5 kart. Jakim cudem ja przeżyłem? Niestety. Ja byliśmy blisko. Nawet nie aż tak źle. No, ale jakbyśmy się udało, ja bym cię raz nie stracił na samym początku, bo bym uzbiliśmy życia i dopiero wtedy zginąłem, straciłem OP. W sumie 2 razy. No, tylko raz w sumie.
wszystkich stron atakują. Jakimś cudem uniknąłem tego. A zawsze jestem na dole i robię ten. No wiem, ale ja mogę i... Nie masz bomby dymnej. No fa... O nie, no. Chciałem karty! Chciałem karty! Jeszcze i tak nie trafiłem z supermocą. Muszę karty mieć. Wkurzyłem. Tym razem miałem 4 życia na drugiej fazie i tak zdechłem. A wcześniej miałem jedno życie i ja nieraz nie zdechłem. To jakieś dziwne. Bardzo... Kiedy mam przerwę, to ryzykuję po karty, dlatego pewnie zdycham. Mam nadzieję, że dam radę. No! Ej! Oj nas! Stresujące. Mister Kok. A ja myślałem, że na trzecim lub na czwartym. Nie wiem czemu. O, prawie bym dostał. Zwróciłem HP. Dzięki za karty! Jakbyś tak, to ja bym był super trasnikny. O! Dodałem mu ultra dużo supermocą. Ile tego je? Nie ratuj mnie, dać radę. Nie, jak blisko było? Wziąłem za supermocy. Aha, połowa. Oni mają tyle HP. Tym bardziej na ekspert. To dodaje im więcej HP i jeszcze są szybsze. Mogę retry proszę. Bo tak jak głupie. 6 miejsc akurat moje wybrał. Ten głupi policjant. Ale... Serio? Ja zdaszowałem i nie zdaszowało.
Ile rzeczy naraz? Spokój. Zabiję. Ej, to, a bo to jest później coraz szybsze. Teraz zrobiłem jakie to jest łatwe. Wiem, czemu zawsze ja na sam koniec tracę HP. O! Ostatniej sekundzie to zrobiłem. Policja mnie uderzyć. A ja użyłem akurat... Arta. No nie! Nie! Co to było? Save. Musiałem, nie śmiałem skoczyć na dół. O, ale! Ale uniknąłem! Taka językowi to może zadać hopę? Bo chyba tak, bo ja uderzałem w język ciągle, ciągle dostawałem. Tak, w język można uderzać, nie wiedziałem. Myślałem, że to nie działa. Język może też uderzać, też się liczy jako uderzenie, wiesz? To nawet sporo, nawet. Nie! O! O! Wiecie, ja powinien nie żyć, ale mi nie zaliczyło hitboxy. Hitboxy mnie uratowały dziś. Dziś. Dożyłem go sporo i zeszłem. O, ale combo. No to jest top 10 combo. Dasz radę. Używaj tego supermoca na jedną kartę, bo na pełni nas zbiera aż 5. Nie wiem, coś dziwnego. A użyj na nich. Najwyżej się użyje. Nie, jak blisko. Ale blisko, jeszcze by był ślimak przecież chwilę później. Ten boss jest taki trudny. Nie wiem, czemu to dało się mówić, ten boss jest łatwy i gnomy są wiele... Jest łatwy. Właśnie, niektórzy mówią, że gnomy jest trudny. Pamiętaj, to najtrudniejszy boss, 100%. Jakby co... trudniejszy... Dla mnie najtrudniejszy... Dla mnie nawet Spaniak jest trudniejszy niż Sandbaker. Serio. Ja nie żartuję. Ja serio. Sandbaker jest łatwiejszy niż ten głupi pająk. No, jeżeli tak taktyka, nawet z taktyką długo idzie. Aby Hubert nie znalazł tej taktyki, to by było jeszcze trudniej. Jeszcze kiedy bym był sam, to by było obyt. Jeszcze więcej. Czy pan oszalał? A weź. Straciłem rodzianych dzieci. Ale to wolne. I tylko później. Ultra faster. Ja zawsze beczka idzie i wtedy tracę HP. Jeszcze ich parę. Dobra, mam 3 życia, niech będzie. Mogę mieć 4, ale czy mogą być? Beczka. Jakby nie to, że to by później, to ta faza byłaby ultra łatwa. I straciłem HP, bo to jest masakra. Mm,
O, uniknąłem. Nie. Dobra, nieźle jest. Zaraz będziemy mieli 5 kart. Nie. Nie. Yes. Dobra, ale masz i użyj. Na lewą, na prawą stronę idź. Dobrze. Dobra. Gin. Co ty zrobił? Ale nie musiałeś po mnie iść. Chciałem powiedzieć, że nie musi po mnie iść. Czemu ten boss jest taki trudny? Rytkie. Ja... Aby się grało na trzech. I by się dało czalić. Ja miałem nadzieję, że jako czal będzie można było grać w trzech. To by było fajne. Byśmy nagrywali za mile, bo Tomek by nie chciał nagrywać. 0% by chciał. Hihihiha. No bo oni są cool. Dlatego mi nie chcę zrobić. Czy życia? Dobra, barrel się dopiero dodałem, bo to nie powinien iść. Choć barrel jest szybszy, mi się wydaje. Od policjanta. Nie, w drugą stronę. Nie, barrel! Nie tym razem. Nie, barel. Barel. Deżu nie. To jest chyba lepszy na niego. O! Mam nadzieję, że dużo mu zadaliśmy. Tak nie to osady. O dobra, jeszcze raz go trafiłem. Ha! Nie! Nie zrobisz, albo zrobisz ultra combo. Robisz, nie tracisz HP przez następne 2 minuty. Użyj tego. O tak. Co się stało? Serio nie mogą to niszczyć? To jest jeszcze trudniejsze, no. Oni robili jak się da najtrudniejszą walkę. Co nie? Nic. Zabiłeś chociaż... Leżyłeś go. Ma mało HP na pewno. Ale wszystkie. Ten mus jest taki trudny. Ile trwa odcinek? 23 minuty. Dobra, ostatni raz i kończymy. Następnym razem to zrobimy. Kart. Wow, dalej żyje? Nie spodziewałem się. Dalej żyje? Nie spodziewałem się. 100%. No i no, a jeszcze było z 5 przygotowanych. No, było sporo przygotowanych.
tam musiała iść tam, gdzie akurat byłem. No, ja ciągle przez beczkę dostaję. No, i widziałeś, znów bym dostał. I znów bym dostał. Tylko ja teraz robię 20 tysięcy IQ moments. Jakby nie to, to ja bym już nie zdejął. Biłem za ciebie. Dobra. A teraz będzie na 5, bo zbieram, bo mam. Dobra, nie nazbieram na 5, bo zechnę 100%. Dlatego użyję zanim zechnę. Użyję zanim zechnę. No nie, no bo cały HP straciłeś przez to. Nie da się, to ten boss jest za mocny, no. Nie wiem, kto do tego bossa projektował. Znaleźliśmy tyle nowych taktyk i dalej go nie pokonaliśmy. Dobra, pa do następnego odcinka, pa.